Wakacje się zaczęły, jestem sam w studiu, właściwie nie wiem, gdzie są prowadzący. Sylwio, gdzie jesteś? Na Wiśle, a gdzie? Właściwie na Pliszce, czyli tramwaju wodnym, który porusza się po Wiśle, łączącej lewy brzeg z prawym brzegiem. Właśnie mijamy Starówkę, która w tym roku obchodzi 71. urodziny i w związku z tym odbywały się na niej niesamowite imprezy, m.in. koncert jazz bandu Molesty Evenement i właśnie osób z prawego brzegu, czyli zespołu seniorów i seniorek. Można więc powiedzieć, że te brzegi łączą się również na sobie nawzajem. A my byliśmy z kamerą, żeby posłuchać tego koncertu i zobaczyć, jak wszyscy się świetnie bawili. Ledwie wyskoczył z zapraw ratusza, wsiada do dorożki na Warszawę rusza. Graliśmy w wielu miejscach w Warszawie, ale z cała Praga śpiewa, jeszcze nie graliśmy na rynku. Więc to będzie pierwszy raz. Seniorzy naprawdę pełni werwy do życia. Zaproszono nas, jako cała Praga śpiewa na ten koncert. Bardzo nam jest miło z tego powodu. Akompaniuje wam jazz band? Tak. A czują tą muzykę, waszą praską? Pewnie, że. Dostaliśmy opaski z napisem artysta. Wszyscy się śmiejemy, że musimy sobie zostawić na pamiątkę, no bo to nie byle co, jeżeli Muzeum Warszawy nas oceniło, że jesteśmy artystami, to jest powód do dumy. Pamiętają to, ten okres, że to był gruz, po prostu nic nie było. Więc dla nich to jest jeszcze pewnie większe przeżycie tutaj sobie zagrać. Jak byłem smykiem, to chodziłem na Starówkę z kolegą na te gruzy. Teraz jest różnica. Lata minęły, Starówka jest piękna. Jest oczkiem w głowie nie tylko warszawiaków, ale Polaków. I to, że zaśpiewamy w tą rocznicę nasze piosenki staropraskie, warszawskie, to jest coś sentymentalnego, które nam nas w sercach jest. Zróbcie hałas dla wszystkich artystów na tej scenie. Bo wszyscy pracujemy w tej jednej pracy. Jesteśmy na scenie. Stary dzień, ciszę w domu, przerywa dźwięk telefonu, siema sobie. Dobra, zaraz będę, już rzucam skoki. Jak to dziś mijam, szalobure kroki. Ja pierwsze kroki, musimy obrazka, muzyka miasta. Niezwykle miło, że miasto nas zaprasza, że Starówka nas gości tutaj, że my możemy zagrać w sumie dla swoich ludzi tutaj. W sumie na takim koncercie mocno łączonym i eklektycznym, ale to jest niezwykle miłe. Ludzi ciężko pracujących to choroby, ludzi od nich konających, muzyka miasta i jej proste założenie. Stopa to grzech, a werbel wybaczenie i ludzi pluje na imienie. Te uliczne gatunki no, też się dosyć mocno wpisują. Gdzieś tam to jest taką tradycją też warszawską, tradycją folkową, której nie wolno pomijać, tak samo jak nie wolno pomijać Molesty. Czego byś życzył na 71. urodzinę Stanisława? Żeby warszawiacy ją pokochali od nowa i jakby żeby ona też coraz częściej różnymi imprezami zachęcała do odwiedzin. Kiedy się odbywają kulturalne imprezy różne, no to wtedy ludzie przychodzą, wtedy ludzie odwiedzają licznie Starówkę i jest wtedy... W lipcowej paście kulturalnej prawdziwa kanikuła, więc ja przyjmuję stery i bawię się w turystkę we własnym mieście. Polecam wam serdecznie tę zabawę. Dzięki temu można spojrzeć na nasze miasto z zupełnie nowej perspektywy. Możemy się nim też zachwycić. Ja zachwycam się nim nieustannie.
A ja jestem już na Kładce Warszawskiej, idę w stronę Starówki, ale zanim pokażę Wam, co tam się dzieje, to wrócimy trochę do 50. urodzin Akademii Ruchu. Urodziny odbyły się niedawno w Komunie Warszawa. Jak to się stało, że te 5 dekad minęło tak szybko? Pokażemy Wam, ponieważ tak się też złożyło, że byliśmy tam z kamerą. Akademia Ruchu, to było związane z tym skrótem AR, konstruktywizujących artystów awangardowych, artystów rewolucyjnych, się chciało powiedzieć. Akademia Ruchu zawsze jednak odstawała od tego nurtu, w którym się znalazła z racji pokoleniowej, czyli teatru studenckiego. Dzisiaj to jest chyba bardziej Instytut Pamięci Akademii Ruchu. Jubileusz to jest ten moment, kiedy sobie przypominamy to, co było jednak. Jest to jakiś rodzaj miłego prezentu ze strony naszych kolegów młodszych Komuny Warszawa, że podjęli się trudu zorganizowania tego jubileuszu, że mieli też dość ciekawą koncepcję. Wręczenie też Gloria Artis stało się dla nas takim jakby miłym ciasteczkiem. Natomiast dla mnie najważniejsze jednak było to, co tutaj próbujemy zrobić wspólnie z młodymi, młodszymi od nas artystami i artystkami. Przyjęliśmy to z zainteresowaniem, tym bardziej, że właśnie mieliśmy za zadanie pracować z młodymi. Piła domy i ulice, piła dzieci i starców, piła. Inne tańce jest to praca, którą stworzyłem tutaj na potrzeby remiksu razem z Terazem Marczakiem, który jest częścią oryginalnej obsady tego spektaklu. Cały cykl remiksów polega na tym, że młodzi polscy artyści zostali zostawieni z oryginalnymi członkami Akademii Ruchu, po to, by na tym dialogu pomiędzy nowymi twórcami młodymi, żeby w tym zestawieniu stworzyć coś, co będzie przecięciem się tych pokoleń. Tu są remiksy szczególne przez to, że pracujemy my, starzy, na własnym materiale, ale jednocześnie przyjmujemy odmienność języków, które ci młodzi wnoszą. Pracując razem z Cezarem, bardzo szybko znaleźliśmy kompromis pomiędzy tym, co mnie interesowało i co on chciałby zrobić z tym swoim starym spektaklem. Wiem, że dla niego ten spektakl Inne tańce też był bardzo ważny. Dla mnie było bardzo istotne to, żeby oddać mu też przestrzeń w tej naszej współpracy. Myślę, że ta właśnie próba spotkania się dwóch różnych wyobraźni jest chyba najcenniejszym doświadczeniem tego spotkania. Ono nie zawsze musi się sformalizować efektownie, natomiast sam tok pracy jest naprawdę ciekawy. To jest bardzo takie odświeżające i stymulujące, no bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy przetrawili nie tylko nasze doświadczenia, ale wiele innych. To, że ja zostałem zaproszony, to teraz jest dla mnie bardzo wyróżniające, jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę na to zaproszenie. Bardzo też się cieszę, że miałem możliwość zgłębienia historii Akademii Ruchu i żeby tak mocno wejść w ten spektakl i też poznać Cezarego, który jest oryginalnym członkiem i że mogliśmy stworzyć coś, co jest na przecięciu mojej wrażliwości i jego wrażliwości. Wszystko, co nasze piła. Chcemy jakby przechować, ale też przenieść to dziedzictwo, żeby jak najszerszy krąg odbiorców mógł się zapoznać z tym sposobem pracy. To, co jest naszym doświadczeniem, szczególnie w przestrzeni otwartej, życzę młodym, żeby spróbowali szerzej się otwierać na tę drogę. Piła z mego serca, wojna piła. Jesteśmy już na Starówce, ulica Długa i Związek Powstańców Warszawskich oraz ich siedziba i również, co ciekawe, może mniej znane miejsce, wystawa. Właśnie o niej porozmawiamy z ciekawymi osobami, a wszystko dlatego, że w tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Panie Jerzy, w tym roku mamy 80. rocznicę powstania. Jak pan odbiera ją po tych 8 dekadach? Proszę panią, po 80 latach to mam trochę inne spojrzenie. Trzeba pamiętać, że powstanie wybuchło po 5 latach niewoli. 1 sierpnia
rano przyszła łączniczka z rozkazem. Godzina W, 17. Miejsce spotkania, plac Dąbrowskiego 2-4. To pamiętam i będę pamiętał do końca życia. W czasie okupacji był tam niemiecki urząd pracy, po niemiecku Arbeitsamt. Zresztą o nas mówili chłopcy z Arbeitsamtu. Gmach ten został zdobyty w nocy z 1 na 2, natomiast myśmy mieli za zadanie obsadzenie tego gmachu, nie puścić wroga przez Mazowiecką do Śródmieścia. Te 63 dni powstania nie puściliśmy wroga. W jakim miejscu się znajdujemy? Bo wiem, że ma ono swoją historię, ale teraz ta historia jest wielką literą pisana, związana oczywiście z Powstaniem Warszawskim. Jesteśmy w cudownym miejscu, w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich, tuż obok pomnika. I pomnik i ten budynek powstał w 1989 roku, wtedy kiedy zrobiono dużą, jak teraz mówimy, zrzutkę, a wtedy po prostu była zbiórka i pieniędzy, ale też wszystkiego, co dało się spieniężyć. Powstańcy zbierali makulaturę, metal, cegły, wszystko, co dało się sprzedać. Pospolite ruszenie, żeby powstał pomnik. Okazało się, że tych pieniążków było dużo więcej. Udało się wybudować siedzibę. I ta siedziba odżyła na nowo dwa lata temu, z czego my się cieszymy bardzo, bo jest tu w tej chwili wystawa stała, nowa, Powstanie Warszawskie 1944, Spragnienie Wolności. A czym ta wystawa różni się na przykład od sali w Muzeum Powstania Warszawskiego, do którego zazwyczaj idziemy, zwłaszcza w okolicach sierpnia? Na tej wystawie są tylko i wyłącznie opowieści powstańców. To, czym się różnimy, to to, że opowiadamy historię, której nie mówi Muzeum Powstania, czyli to, co z powstańcami się wydarzyło po powstaniu i po wojnie. I tu nasi cudowni powstańcy opowiadają na długiej 22. A czy to jest tak, że te osoby przychodzą, nadal się tu spotykają, te, które jeszcze są z nami, a które przeżyły Powstanie Warszawskie? Czy to jest taki trochę ich dom, tak jak mówi nazwa? Tak, przychodzą. Są osoby, które cyklicznie odwiedzają to miejsce. My jesteśmy zawsze pod wrażeniem, że panowie, którzy mają 3 lata do setki, cały czas pracują. Pracują, żeby pomagać swoim koleżankom i kolegom. Są grupy, które się spotykają. Mamy taką małą salkę spotkań na parterze, do której zapraszamy, i mamy mały kameralny ogródeczek, gdzie przy stoliku też powstańcy siadają i się spotykają. A ja znowu na Starówce i z okazji jej urodzin będę dzisiaj rozmawiała z osobą, która o Starówce wie absolutnie wszystko i zna każdy możliwy kamień, po którym teraz idę. Ale zanim posłuchacie naszej rozmowy, zapraszam serdecznie na wiadomości kulturalne. Halo, halo, Macieju! Warszawski Ekspres Kulturalny, Maciej Orłoś, zaczynamy. Wystawy. Od 30 lipca w Lapidarium Muzeum Warszawy można obejrzeć wystawę Sylwester Chris Brown, fotograf od powstania. Już 4. raz w stolicy odbywa się Urban Art Area, największy w Polsce przegląd sztuki miejskiej. Impreza potrwa do 25 sierpnia na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu. Muzeum Karykatury do 18 sierpnia zaprasza na wystawę Wolne Żarty, humor lat 90. W Pałacu Kultury i Nauki trwa przekrojowa wystawa Grzegorz Rosiński w ilustracjach, na której można obejrzeć pracę jednego z największych europejskich twórców komiksu, w tym kultowego Torgala czy Kapitana Żbika. W Zachęcie trwa wystawa Łzy Szczęścia, która jest największą jak dotąd prezentacją zbiorów galerii. Zobaczymy na niej dzieła kluczowe dla polskiej historii sztuki, a także związane z przełomowymi wydarzeniami dla galerii. Można też tam spotkać Katarzynę Kozyrę, która w ramach performance Jestem Sobie mieszka w przestrzeni sali Matejkowskiej wśród prac kolekcji Zachęty. Jeszcze do 8 września w Domu Spotkań z Historią można obejrzeć ponad 200 zdjęć Warszawy z lat 50. i 60. na fotografiach Zbyszka Siemaszki. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Teatr.
Teatr Druga Strefa zaprasza na 6. edycję cyklu Polacy robią teatr, Polki robią teatr, prezentującego spektakle polskich artystów mieszkających na stałe poza granicami kraju. Teatr Polonia i Och Teatr jak co roku od lat zapraszają na projekt Gramy całe wakacje. Aż 52 przedstawienia to spektakle plenerowe, dostępne bezpłatnie dla każdego. Muzyka i festiwale. Do końca wakacji przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego można wziąć udział w bezpłatnych koncertach organizowanych w ramach projektu Dziedziniec Kultury. W każdą sobotę do 7 września można wziąć udział w letnim festiwalu Paderewski na Ujazdowie. Pod pomnikiem polskiego kompozytora odbędzie się w sumie 11 koncertów. Do końca września potrwa 65. jubileuszowy sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Szczegółowy program koncertów znajduje się na stronach organizatorów Stołecznej Estrady i Muzeum Łazienek Królewskich. Do końca wakacji potrwa 30. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. 17 sierpnia zapraszamy na 20. Festiwal Chopin i jego Europa, który potrwa do 8 września. W programie ponad 40 koncertów. Kino. Do końca wakacji w blisko 20 lokalizacjach w całej Warszawie odbywać się będą plenerowe pokazy filmowej stolicy lata. To już 19. edycja tego wydarzenia. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbywają się letnie seanse Kinoteki w stronę zachodzącego słońca. Pokazy odbywają się we wtorki, czwartki i soboty, zawsze po zachodzie słońca. W każdy czwartek i wtorek dziedziniec zmodernizowanego kina Tęcza zamienia się w kino plenerowe. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy zaprasza na pokazy filmów Janusza Majewskiego oraz najciekawsze filmy Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej Kamera Dawida, Festiwalu Afrykamera i Ukraina. W lipcu rozpoczęła się 3. edycja letniego przeglądu filmowego Pod wspólnym niebem, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. W środowe wieczory przy ulicy Foksal 11 można obejrzeć wyjątkowe produkcje z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Wietnamu i Indii. W sierpniu na plenerowe pokazy filmowe zaprosi również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach cyklu Kino POLIN na Łące będą prezentowane filmy, których głównym motywem jest podróż do krainy przodków i poszukiwanie własnych korzeni. Trwają obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed nami 1 sierpnia. Pamiętajmy o godzinie W i o tym, żeby zatrzymać się o godzinie 17, by złożyć hołd bohaterom powstania. Kolejne urodziny Starówki, ale zanim o nich opowiemy, to chciałabym trochę do przeszłości wrócić i zapytać się o to, czy zabytek może być odbudowany, co na to historycy, architekci, ale też co na to turyści i turystki. Pytanie, które no właśnie zadajemy bardzo często. Przypuszczam, że jeszcze 100 lat temu odpowiedź ta nie byłaby oczywista. Nie, nie odbudowuje się budynków, które już zostały zniszczone. Tę świadomość, tę postawę bardzo zmieniła II wojna światowa, kiedy zwłaszcza w Warszawie wiele miejsc, które były wówczas symbolem naszego miasta, legło w gruzach. Zdecydowano się odbudować. Odbudować po to też, żeby warszawiacy poczuli ciągłość z miejscem, które kojarzyło im się z dzieciństwem. Pytanie oczywiście, jak odbudowuje w jakiej formie, czy coś zmieniamy, czy nie. I tutaj rzeczywiście diabeł najczęściej tkwi w szczegółach, dlatego że podczas odbudowy warszawskiej Starówki podjęto liczne, no często arbitralne, nieuniknione decyzje i o tym można się dowiedzieć m.in. podczas Święta Starówki na licznych oprowadzaniach. To Święto Starówki to jest rzecz w miarę nowa i impreza, która dopiero wpisuje się w stały kalendarz imprez warszawskich. A ja myślę sobie o tej takiej lokalności w kontekście właśnie zajmowania się jakimś wycinkiem miasta. Starówka przez długi czas, pamiętam to jeszcze, kiedy sama robiłam kurs przewodnicki, była traktowana i właściwie tak widziana głównie przez warszawiaków i warszawianki jako strefa turystyczna. Mam też poczucie, że to się zaczęło zmieniać. Czy dzieli tak pan to poczucie ze mną? Wydaje mi się, że rodziny Starówki też zostały zorganizowane po to, żeby uświadomić nie tylko turystom, ale również warszawiakom, że Stare Miasto, Nowe Miasto, Trakt Królewski to jest miejsce, w których jest bardzo wiele, nie tylko bardzo dobrych restauracji, kawiarni, ale również miejsc, które mają bogatą ofertę kulturalną. W środku wakacji możemy uczestniczyć w wydarzeniach, które odbywają się na małym obszarze, w zasadzie od rana do nocy. Miejscu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno ci bardziej dorośli, jak i ci młodsi. Można tutaj spokojnie pokazać, że to miejsce łączy.
czy pan jako osoba, która pracuje na Starówce, no ale jest również związana z jej historią i propaguje historię tego miejsca, czy jest w stanie odkryć coś jeszcze dla siebie w tym właśnie odbudowanym zabytku? Tak. Ostatnio właśnie idąc do pracy zacząłem nie tylko patrzeć pod nogi, ale właśnie zacierać głowę do góry, no i moją uwagę przykuł szkielet, który znajduje się na jednej z kamienic prowadzących na rynek Starego Miasta. No. Też nad jednym z wejść z kolei przy ulicy Piwnej znalazłem metalowe zdobienie, które ma informację, że zostało ono wykonane przez cechy rzemieślników wrocławskich właśnie dla Warszawy, więc sporo takich właśnie wątków związanych właśnie z odbudową też można znaleźć i docenić. Właśnie zdać sobie sprawę, że ta przeszłość łączy się z tą tuż powojenną teraźniejszością i z dzisiejszą właśnie taką chęcią też świętowania tego, że udało się Stare Miasto albo w zasadzie zbudować na nowo, bo to jest rzeczywiście rekonstrukcja, ale no, z arbitralnymi decyzjami. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, czy można odbudować zabytek. Otóż można, a nawet czasem trzeba. Zamek Królewski to był taki ból fantomowy na ciele i mapie Warszawy i dzięki zaangażowaniu właściwie całej Polski zamek w latach 70. do nas, można powiedzieć, powrócił. Powrócił pięknie odrestaurowany, można go oczywiście zwiedzać, ale też można zobaczyć wystawy czasowe i jedna z tych wystaw odbywa się właśnie teraz. Władysław Hasior, nie ukrywam, że jeden z moich ulubionych artystów, niestety już nieżyjących. Tutaj na Zamku Królewskim ta wystawa jest rzeczywiście spektakularna i zobaczmy, jak się prezentuje. Tak wiele mówi się teraz o recyklingu, o wykorzystywaniu ponownym różnego rodzaju wytworów ludzkiej ręki. Hasior, mam wrażenie, że był pod tym względem trendseterem, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ w jego pracach, niczym w pracach zresztą m.in. Manreya, ale też innych surrealistów i surrealistek, wykorzystywane jest to, co wydaje się śmietnikiem życia i śmietnikiem społeczeństwa. Ale no właśnie, nadawanie im nowych form, a przede wszystkim nowych znaczeń, daje nam, odbiorcom i odbiorczyniom, pole do interpretacji, gdzie właściwie każdy obraz, każde instalacje czy sztandary, chociaż mają swoje podpisy i swoje tytuły, co być może powinno nakierować nas na to, co autor miał na myśli, to dają nam na tyle marginesu i przestrzeni do tego, aby odzywać się i rozmawiać z tymi obrazami we własnym języku i we własnej wrażliwości, że chodzenie po tej wystawie to jest nieustająca podróż właśnie w podświadomość, ale też w te marginesy świata, które bardzo często są przez nas zapominane. Na tym kończymy nasz spacer po Starówce, a zarazem po Warszawie. Kończymy również lipcowy odcinek Pasty Kulturalnej. Zapraszamy za miesiąc, ale przez ten czas nie siedźcie przy telewizorach i ekranach, tylko razem z nami spacerujcie po stolicy, bo naprawdę jest co zwiedzać, dobrze być turystą i turystką we własnym mieście, odkrywać zaułki, specyficzne miejsca, cudowne wystawy i wspaniałych ludzi, czego sobie i Wam życzę.